Witajcie moi drodzy, w tym filmie chciałbym przedstawić Wam pistolet wiatrówkę. W ostatnim filmie prezentowałem Wam Berettę SA92 Full Metal, system blowback i tak dalej. Dla przypomnienia powiem, że Beretta ma prędkość początkową 96 metrów na sekundę i jest to naprawdę fajny pistolet, natomiast aby mieć punkt odniesienia i porównanie, postanowiłem kupić sobie również pistolet, który nie posiada systemu blowback, ale będzie strzelał śrutem okrągłym 4,5 mm BB i będzie stosunkowo mocny oczywiście jak na wiatrówkę. I tak oto po różnych recenzjach natrafiłem na Swiss Arms SA941. Jest to replika izraelskiej broni Jericho 941. Produkowanej w fabryce Ivi w Izraelu. Jak się nie mylę, to jest Israel Weapon Industries. No i tak, słuchajcie, na różnych pudełkach widziałem i prezentacjach ten pistolet, gdzie prezentowana była moc 400 bodajże 30 około FPS-ów i 135 metrów na sekundę wylotowej. Natomiast tutaj mamy, nie wiem czy dobrze to widzicie, w tym miejscu 410 fps, 125 metrów na sekundę. No nie wiem czy to jest prawda, nie sprawdzałem, nawet miałem taki zapęd, żeby sprawdzić to na chronografię. No ale ostatecznie to nie wyszło, więc może w przyszłości to zrobię. Natomiast pistolet w porównaniu do Beretty, to ta wiatróweczka jest mocna, jest cała z metalu. Zaraz ją zobaczycie. Mieści 22 sztuki BB, 125 metrów na sekundę. No i sprawdźmy, co mieści się w pudełeczku. Nie wiem, czy to oznaczenie po prostu zostało zmienione w zależności na jaki rynek idzie pistolecik, ale no jest dość mocny. Tak wygląda w środku pudełeczko. Mamy pistolet, oryginalny śrut, cybergun oraz ten fajny przyrząd, o którym zaraz opowiem. Nie chcę tu przedłużać, ponieważ w dalszej części filmu będziemy mieli test. Pistolet wygląda w ten sposób. Jest naprawdę fajny, ciężki. Tak się prezentuje od czoła. Takie są przyrządy celownicze. Strzela nieco wyżej, więc proponuję po prostu obniżyć muszkę. W Berettie trzeba było dać ją wyżej. Tutaj trzeba dać trochę niżej, ponieważ no może z racji mocy lub specyfiki strzela nieco wyżej. Standardowo tu mamy przełącznik bezpiecznika. Magazynek w pełni metalowy, bardzo fajny. Tutaj mamy do kręcania kapsuły, miejsce na kapsułę oczywiście. Teraz tak. Śrut to śrut, wiadomo, no i to jest fajny przyrząd. Słuchajcie, to jest fajny przyrząd. Wygląda w ten sposób. W opakowaniu mamy również klucz imbusowy do naboju CO2 oraz takie cudowne urządzonko służące do szybkiego ładowania śrutu. To działa w ten sposób. Tu mamy taki dzyndzelek. Musimy tutaj zdjąć. O. Napręża nam tu sprężynę. To nachodzi na magazynek i w tą dziurę możemy sobie sypać nasz śrut. Także bardzo fajna sprawa. Godne polecenia. Naprawdę fajny pomysł. Ułatwia ładowanie. No i dobra, słuchajcie. Oprócz tego mamy jeszcze oczywiście w pudełku instrukcję, to już nie będę tego pokazywał, bo nie ma sensu. Broń jest super, naprawdę fajna, fajnie leży w łapie. Jako ciekawostkę dodam, że model ten nazywany jest pieszczotliwie Baby Desert Eagle. O, tu mamy też Made in Taiwan, numer seryjny, szyna RIS do akcesoriów. Nazywany jest Baby Desert Eagle, ponieważ jakbyśmy położyli obok niego Desert Eagle'a, to wyglądałoby praktycznie identycznie, tylko ten jest mniejszy, dlatego ta nazwa się w nim przyjęła. I co? Zapraszam na teści. Witajcie moi drodzy,
Dzisiaj przetestujemy wiatrówkę, pistolet wiatrówkę Swiss Arms SA-941 Jericho, potocznie zwany Baby Desert Eagle. No i postrzelamy trochę. Podobno jest mocny, nie ma ruchomego zamka, to jest metalowa broń, ma plastikowe nakładki po obydwu stronach. Ale przez to, że nie ma ruchomych elementów zbyt wielu, to moc jest znacznie większa. Przykładowo wcześniejsza beretta, którą testowaliśmy, z pierwszego magazynka trzy pierwsze kulki przebijały płytę. Tutaj już mieliśmy dzisiaj przyjemność trochę potrenować i trzy magazynki, wszystkie kulki praktycznie przebijały się na wylot. Także sprawdzamy. Moi drodzy, proszę bardzo, to efekt strzelania ze Swiss Armsa SA-941 Jericho. No dość mocny pistolecik. Zgodnie z opisem powinien mieć 135 metrów na sekundę prędkość początkową. No z butelkami radzi sobie bez problemu, szklany na pewno też potłucze, ale to sprawdzimy innym razem. Niedługo pokażemy Wam jeszcze jak działa na puszkę oraz jak przebija płytę gipsowo-kartonową. To jest płyta grubości 10 mm. Będzie to drugi magazyn na kapsule, ale i tak nie będzie z tym problemu. Moi drodzy, proszę o to nasz włamywacz. Dostał kilka szotów w okolice twarzy, oka, ucha, czoła, jak widać. Potem dla zniechęcenia kilka w torbę. A teraz sprawdźmy, jak wygląda płyta z tyłu. 10 mm gips karton. Tutaj mamy okolice twarzy oponenta. A tutaj mamy jego torbę. Także jak widzicie, idzie na wylot. Odległość tam około 10 metrów, powiedzmy. Tak to wygląda. Jeszcze strzelimy sobie w puszeczkę i to by było na tyle. Moi drodzy, Swiss Arms SA-941 Jericho Baby Desert Eagle. Tak jak się zarzekałem w poprzednim filmie o Berettie, że wolę te pistolety, gdzie wszystko jest ruchome i symulacyjne, fakt.
wolę je, ale nie zaprzeczę, że strzelanie z takiego pistoletu jest nie lada frajdą. Jest metalowy, ciężki i ma dużo większe kopyto od Beretty, więc raz możemy postrzelać symulacyjnie, raz trochę coś porozwalać bardziej. Polecam serdecznie, nie jest duży koszt. A teraz mamy sobotę, więc żeby mieć kolejne puszki, trzeba będzie je uzupełnić w sklepie wieczorem. Także słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. Miłego i do zobaczenia.